Sejm przyjął emeryturę bez podatku. Dotyczy ona osób, które otrzymują świadczenie do 2,5 tysiąca złotych brutto. Na zmianach skorzysta aż 90% emerytów i rencistów, czyli ponad 8 milionów osób, przekonuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W pierwszym tygodniu października Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwsze wyrównania czerwcowych emerytur. Środki będą wypłacane w kilku terminach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczył, oczywiście na korzystniejszych zasadach, przyznane w tym roku czerwcowe emerytury. Środki trafiły już na konta pierwszych emerytów. Zakład będzie dokonywał wypłat tych świadczeń wraz z wyrównaniem od czerwca tego roku w październikowych terminach płatności, to jest 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Przypomnijmy, że w połowie sierpnia prezydent podpisał ustawę, która rozwiązuje problem tzw. czerwcowych emerytur. Oznacza to, że emerytura będzie wyliczana na takich samych zasadach jak w maju, o ile będzie korzystniejsza. Zmiana przepisów obejmuje także emerytury przyznane w czerwcu 2021 roku i renty rodzinne przyznane po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Zgodnie z ustawą, osobom, którym zostały przyznane emerytury w czerwcu tego roku, świadczenie to zostanie przeliczone z urzędu z uwzględnieniem ustawowych zmian w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów. Emerytura bez podatku wpisuje się w założenia reformy podatkowej Nowego Ładu. Posłowie Ruchu Polska 2050 zwracają jednak uwagę na likwidację odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W poprzednich latach osoby, które składały wnioski o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenia niższe niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem na przykład w maju lub w lipcu. Rząd trochę nas oszukuje, bo w miejsce wyższej kwoty wolnej od podatku rząd jednocześnie likwiduje odpis składki zdrowotnej. I efekt jest taki, że większość z nas nie odczuje żadnych zmian podatkowych. Dla części to będzie 100-150 zł więcej do wypłaty. Politycy opozycji zwracają również uwagę na drastyczny wzrost cen żywności, energii elektrycznej, transportu oraz postępującą inflację sięgającą blisko 6%.